Kupujesz nowy dom albo mieszkanie. Chcesz wiedzieć, ile będzie cię kosztować jego utrzymanie. Pamiętaj, że koszty użytkowania budynku to przede wszystkim koszty wynikające ze zużycia energii. Warto więc wiedzieć, ile energii będzie potrzebowała wybrana przez ciebie nieruchomość. Pomoże w tym świadectwo charakterystyki energetycznej, tak zwany certyfikat energetyczny. Charakterystyka energetyczna budynku określa, ile energii rocznie potrzeba do jego ogrzania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Dokument zawiera również propozycje możliwych usprawnień ograniczających zapotrzebowanie na energię przez budynek. Może to być wymiana systemu grzewczego, systemu wentylacji, okien i drzwi, ocieplenie domu, a także zainstalowanie systemu zarządzania energią w budynku. Koszt sporządzenia certyfikatu energetycznego dla średniej wielkości domu jednorodzinnego waha się w granicach od 100 do 500 zł. Dokument jest ważny przez 10 lat od daty jego wystawienia. Zgodnie z prawem budowlanym od 1 stycznia 2009 roku, każdy budynek oddawany do użytku, sprzedawany lub wynajmowany powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Warto też pamiętać, że zgodnie z wymogami Unii Europejskiej od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowe budynki powinny być budynkami o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, a potrzebna im energia pochodzi w dużym stopniu ze źródeł odnawialnych i jest wytwarzana na miejscu lub w pobliżu. Projektowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków ma usprawnić działanie systemu świadectw i sprawić, że każdy właściciel nieruchomości, sprzedając albo wynajmując dom lub mieszkanie, przekaże nabywcy czy też najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej lub jego kopię. Jeśli chcemy ograniczyć zużycie energii w budynku już istniejącym, na przykład przez termomodernizację, warto wykonać audyt energetyczny budynku. Audytor energetyczny podpowie nam, jakie działania powinniśmy przeprowadzić. Na przykład ocieplić dach i ściany. Wymienić drzwi i okna. Zmienić sposób ogrzewania lub wentylacji, a także jakie urządzenia i materiały zastosować, żeby inwestycja zwróciła się nam jak najszybciej. Zalecenia mogą także dotyczyć sposobu zarządzania energią w budynku. Termomodernizacja przeprowadzona zgodnie z zaleceniami audytora może zmienić nasz dom w dom energooszczędny. Koszt audytu energetycznego dla budynku jednorodzinnego to od 1000 do 1800 zł. Warto jednak pamiętać, że wykonanie audytu jest konieczne, jeśli ubiegamy się o dofinansowanie termomodernizacji ze środków publicznych. Niezależnie od tego, czy chcemy kupić dom, czy tylko wynająć mieszkanie, warto zapoznać się z charakterystyką energetyczną budynku, w którym planujemy zamieszkać. Pomoże nam to podjąć odpowiednią decyzję. Pamiętajmy, że im wyższy standard energetyczny budynku, tym niższe koszty jego utrzymania.